Dobry wieczór Państwu. Rafał Jemilita dzisiaj na specjalnym spotkaniu, specjalnym w aurze bibliotecznej, dlatego że Instytut Polonika, który organizuje ten dzisiejszy wieczór, a wraz z nim i ja tutaj jestem, ale za chwileczkę będzie gość, wydał książkę. Książka jest fantastyczna. Ja ją przeczytałem. Zobaczcie sami. Śledztwa kolekcjonera. I będziemy tej książce, którą napisał Wojtek Przybyszewski, będziemy poświęcali całą najbliższą godzinę, a może nawet troszeczkę więcej, jeżeli nie uda mi się powstrzymać autora, którego serdecznie chciałbym przywitać. Proszę Państwa, Wojtek Przybyszewski. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich, którzy zgromadzili się, by wysłuchać naszej rozmowy dzisiejszej. Witam Ciebie, Rafale. I przede wszystkim na początek, jeśli pozwolisz, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat samej książki. Ja jestem jej autorem. I to tak jest, że autor dostarcza wydawnictwu tekst, ilustrację i tyle. No oczywiście uczestniczy później w tym dalszym procesie też jeszcze przygotowania do druku. Ale książkę po prostu jak się uchwyci w rękę, weźmie w rękę. Ja też mam egzemplarz przed sobą. To ona robi niezwykłe wrażenie. I powiem, że to jest zasługa tych osób oczywiście, które Instytut Polonika polecił im wykonać te zadania, które zostały wykonane fantastycznie. Nie ma w tej książce, a czasami tak jest, że autor prosi o to, żeby można było od autora jakieś słówko powiedzieć, czyli podziękowania tam się zaraz pojawiają. Tutaj nie ma tego. Natomiast ja bardzo chciałbym teraz powiedzieć, właśnie korzystamy z takiej możliwości, że książkę tą koordynowała i całe te prace Katarzyna Brzostowska, której serdecznie dziękuję, bo to była ciężka praca rzeczywiście. Ona na pewno, jeśli nas ogląda, to się uśmiechnie w tym momencie. Redakcji podjęła się pani Alicja Berman. No i ten cud na kiju, jak mówią niektórzy nieelegancko, projekt graficzny. To studio. A kto stoi za tym to studio? No to już Państwo sami będą wyszukiwać sobie, bo rzeczywiście chociażby okładka, którą pokazujemy, prawda, Rafał? Proszę bardzo, ja też pokażę. Pokazujemy, razem pokazujemy. Nie różne książki. Tak, to jest okładka i intrygująca, i niezwykle ciekawa graficznie właśnie. Także szapoba i bardzo dziękuję. Przejdziemy do książki. To ja chciałem zachęcić wszystkich do tego, żebyśmy nie omijali jej wszystkich fragmentów, bo zwykle bywa tak, że może niezwykle, ale bardzo często bywa tak, że omijamy spis treści, omijamy wstęp, bo po co nam wstęp, po co nam spis treści, w ogóle wszystko omijamy. A ta książka ma szereg różnego rodzaju fragmentów, na których się warto skupić, począwszy od dedykacji, do której za chwileczkę wrócimy, począwszy przede wszystkim od tego, co jest na okładce, o dłoniach Elizy Krasińskiej, fotografii z Władysławem Jagiełłą i innych niecodziennych historiach, to od razu jest frapujące. Potem jest dedykacja. Za chwileczkę do tej dedykacji wrócimy, ale najpierw właściwie wisienka na torcie. Ostatnia strona i tutaj mamy, Wojtku, twój życiorys, pozwolisz. Ja troszeczkę przeczytam, bo warto go przytoczyć. Bez daty urodzenia. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, geolog, speleolog, nurek, żeglarz, kolekcjoner, publicysta. Od 2005 roku, trzeciego roku, redaktor naczelny miesięcznika Spotkania z Zabytkami, zastępca redaktora naczelnego Zapisków Kazimierzowskich, członek Rady Dyrektorów Fundacji Rodzinnej Bloku w Nowym Jorku. Dopiero doszedłem do 1/3 twojego życiorysu. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest się czym pochwalić, bo tutaj dalej czytamy 400 artykułów popularno-naukowych, kilkanaście naukowych, które wiadomo, że są troszeczkę inne, bo znacznie bardziej pogłębione niż te popularno-naukowe, a także cztery książki. Czy ta jest piąta? Tak, ta jest rzeczywiście piąta. Piąta. Powiedz mi jedną rzecz. Tak. Ta dedykacja. Zacznijmy od dedykacji, bo widzę, że na speleologa i geologa nie zareagowałeś, a myślałem, że to są dawne dzieje. I tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. To są dawne dzieje. Ale od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło, rzeczywiście. To są rzeczy, które zawsze mnie interesowały. Jestem po prostu człowiekiem ciekawym świata, ciekawym przedmiotów, rzeczy i w tym sensie jestem może kolekcjonerem, do czego zresztą za chwilę jeszcze wrócę, jeśli pozwolicie. Natomiast
ważna rzecz, ta dedykacja. Rzeczywiście tak, książka jest dedykowana. Nie wiem, Rafał, przeczytasz? Ja mam przeczytać. Przeczytam z wielką przyjemnością. Będę tak zwanym narratorem. Pamięci Jacka Millera, niestrudzonego w działaniu na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Tak. Jacek Miller, za tydzień, dokładnie za tydzień, w poniedziałek 21 grudnia tego roku, minie 2 lata od przedwczesnej śmierci Jacka Millera. Jacek Miller, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i cmentarzy wojennych, współtwórca, współkonsulowca w ogóle utworzenia Instytutu Polonika, odszedł od nas. Bardzo nam brakuje Jacka i wiem, że gdyby ta książka trafiła do niego do ręki, to też by ją z przyjemnością czytał, bo wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że a może warto zebrać te teksty, które on już czytał w innych publikacjach, w innych czasopismach na przykład, czy znał moje wcześniejsze książki. No nie ma Jacka z nami, ale myślę, że to jest ważne, żeby przypomnieć jego postać właśnie na pierwszej stronie mojej książki. Ona jest uwieczniona już, jak to się mówi, poprzez czasy, właśnie dlatego, że się tutaj znalazła. Śledztwa kolekcjonera. Dlaczego śledztwa i dlaczego kolekcjonera? Bo sam tytuł też jest frapujący. Zanim oczywiście przejdziemy do opowiadania o książce Poloniki, zanim zaczniemy skupiać się nad tym, co jest w środku, to w tobie jest wielka pasja kolekcjonerska, która, już to wiem, zaczęła się całkiem zaskakująco i skupiłeś się również na zbieraniu, można użyć takiego sformułowania, artefaktów niezbyt typowych. Rzeczywiście nie są typowe, oczywiście, ale generalnie dziedzina, która mnie interesowała, jest dość typowa. Powiem może przewrotnie, że miłość, bo to jest miłość do porcelany, do fajansu, do ceramiki szlachetnej, kiedyś tak się mówiło, wyniosłem w sensie dosłownym i w przenośni z mojego rodzinnego domu. Tak się złożyło, że kiedy byłem zupełnie jeszcze młodym chłopakiem, to pamiętam, że w kredensie stało takie naczynko porcelanowe, piękne, okrągłe, ślicznie malowane. Nic nie wiedziałem na temat wytwórni w tym czasie, ale kiedy się je odwróciło, zobaczyłem taki trójkątny znak na szkliwnie namalowany czerwoną farbą i oko opatrzności, a pod spodem po polsku korzec. I w ten czas sięgnąłem po raz pierwszy do encyklopedii i zacząłem czytać sobie, a cóż to za korzec, miejscowość taka, wiadomo, na wschodniej rubieży, ale cóż to za wytwórnia. I okazało się, że to jest bardzo ciekawa, cenna, najcenniejsza polska, najważniejsza polska wytwórnia. Nie będę opowiadał oczywiście jej historii teraz, ale wyniosłem tą miłość wraz z tym naczynkiem z domu na prośbę moich rodziców, którzy potrzebowali akurat pieniędzy. I później okazało się, że to naczynko maleńkie, to był mlecznik, taki okrągły, nieduży, zrobiło szaloną karierę. Znalazło się po pewnym czasie na okładce książki pod tytułem Porcelana Polska, to są lata 80. Współautorami byli Jerzy i Maria Łosiowie, wybitni polscy kolekcjonerzy porcelany. Po prostu oni kupili to naczynko na Placu Trzech Krzyży. Później to naczynko trafiło także na znaczek Poczty Polskiej. Ot, taki przykład, proszę, piękny. A dzisiaj, żeby już domknąć tą historię, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, gdzie jest pokazywane na stałej ekspozycji. Tam zostało przekazane testamentem w darze właśnie od państwa Łosiów. Także tak się to zaczęło. Ale nie chciałem nigdy zbierać wszystkiego z porcelany, z fajansu. Trzeba było coś wybrać. I tutaj piękna porada, którą otrzymałem od pani Haliny Chojnackiej, ówczesnej, to wiele lat temu było, lata 70. ubiegłego wieku, powiedziała tak, no tak, można zbierać talerze porcelanowe, można tworzyć kolekcję filiżanek,
Wielu to robi. A co takiego z serwisu zostanie? Wszystko się wytłucza, a gdzieś tam w kącie taka toporna sosierka. One są najtańsze. I może warto poprzez sosierki uczyć się wytwórni, stylów, sposobów dekoracji i tak dalej. I taki był zamysł mój. I takie było w ogóle podejście do tego, żeby stworzyć kolekcję sosierek. W tamtych latach, a to było dawno rzeczywiście, zaczęło się w latach 70., tych sosierek dość szybko przybywało. Jak powiedziałem, one nie były zbyt drogie. Kupowałem w antykwariatach, na tych targach, to różnie było. Jak się znajomi dowiedzieli, to też parę w prezencie dostałem. No i w szczytowym momencie takim, a to było gdzieś tak w połowie lat 80., miałem chyba największą kolekcję sosierek w Polsce wtedy, której nigdy nie pokazywałem. Nie było takiej możliwości, takiej okazji, ale było ich aż 134. Przyniosłem i chciałbym pokazać właśnie przykłady. A cóż to za sosierki? Bo właściwie wszyscy wiemy, jak wygląda sosierka. Tam mówisz na cztery, które gdzieś tam sobie leży w kącie, rzadko używane, w związku z tym rzadko się tłucze. Rzadko się tłucze. I to jest taka typowa sosierka. Ja pokazuję tutaj ją, porcelanowa. Ta akurat z końca XIX wieku, to jest wyrób berliński, ale nie tej słynnej królewskiej manufaktury w Berlinie, natomiast maleńkiego zakładu, które Adolf Schumann założył w Moabicie. Obecnie jest to dzielnica Berlina. I taka sosierka była produkowana masowo przez niego. To było naśladownictwo właśnie najlepszych serwisów porcelanowych, które wykonywała królewska fabryka. Tańsze wyroby, chętnie kupowane. Także to taka jeszcze pierwsza. Dosłownie na sekundę, bo opowiadasz o tej sosierce troszkę tak jak, może nie jest to właściwe porównanie do końca, ale trochę jak ojciec o swoim dziecku. Wie wszystko. Teraz pytanie, bo o ile dzisiaj jest łatwo, stosunkowo łatwo znaleźć informacje, które są warte uwagi dla kolekcjonera, no bo mamy internet, mamy możliwość wymiany informacji na forach, mamy wyszukiwarki i tak dalej, mamy różne miejsca, gdzie ludzie tym handlują, no ale ty zacząłeś się tym zajmować na długo przed erą formalnego internetu, a to oznacza, że takie informacje musiałeś czerpać na przykład z bibliotek, w archiwach i tak dalej, bo jakby tu warto wspomnieć, że kolekcjonowanie to nie tylko kupowanie, to również pozyskiwanie pewnej wiedzy. No u mnie to w ogóle jest przede wszystkim pozyskiwanie wiedzy. To ta kolekcja, którą tworzyłem, to nie jest kolekcja obrazów cennych, drogich, rzeźb i tak dalej, jak wiadomo, to nie są duże pieniądze, no tak powiedzmy to wprost. Natomiast rzeczywiście w tych latach, kiedy ja zacząłem to tworzyć kolekcję, nie było dobrej literatury po polsku, poza tą książką, o której już wspomniałem, Porcelana Polska, no były Kruścickiego Znaki na porcelanie. Pojedyncze publikacje w języku polskim. Siłą rzeczy musiałem kupować i robiłem to. Takie publikacje, które ukazywały się na przykład w Niemczech, sporo ich tam było, dobra literatura i tam byli wybitni badacze, ale te rzeczy nie były w ten czas jeszcze przetłumaczone na polski język i trzeba było, no tam ile można wyczytać z tych właśnie publikacji. Kupowałem też w antykwariatach stare opracowania, bo na przykład takie opracowanie Karola Berlinga z 1900 roku, to jest monografia misieńskiej porcelany, do dziś jest fantastycznym takim źródłem badawczym. Udało mi się pozyskać kserokopię, to dawne czasy, ale to się udało, bo egzemplarzy tej książki Berlinga mamy w Polsce raptem kilka. No, ale jakoś to szczęśliwie mam. I ta dawna literatura, która u mnie się stworzyła w momencie, kiedy tworzyłem kolekcję, w tej chwili uznałem, że już mi nie będzie specjalnie przydatna. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tę wiedzę, którą zdobyłem o porcelanie, o sosierkach, ale nie tylko o sosierkach, przeniosłem na artykuły publikowane nie tylko w Spotkaniu z Zabytkami, ale również w Gazecie Antykwarycznej, Artem Biznes, w Antykach, o których prawie nikt nie wie, że kiedyś takie czasopismo się krótko ukazywało.
i mam to za sobą. W związku z tym, ponieważ jestem zaprzyjaźniony z osobami, które pracują w Muzeum Narodowym w Warszawie w dziale ceramiki, pomyślałem sobie, że może im będzie ta literatura przydatna i w którymś tam momencie te najstarsze rzeczy, których akurat oni nie mieli, do ich podręcznej biblioteczki podrzuciłem. Także to jest inny etap. Jeżeli pozwolisz, jeszcze pokażę dwie sosierki i powiedzmy skończymy na tym. Skupiamy się to na... Jednak to są moje dzieci. Niewiele ich zostało, bo w tej chwili kolekcja się rozproszyła. Prawda jest taka, że teraz po sprzedaniu kilku z takich życiowych powodów sosierek tych cenniejszych, również mam pewne opatrzenie w zbiorach, kolekcjach różnych muzeów i po prostu jestem na etapie dawania w prezencie tych takich sosierek, ale tylko tam, gdzie naprawdę one pasują, są zgodne z profilem danej kolekcji. Ostatnio na przykład do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przekazałem 8 sosierek i wcześniej gdzieś indziej jeszcze i taką działalność prowadzę. Tu chciałem jeszcze pokazać inną sosierkę, trochę starszą, bardzo ciekawą, ponieważ to z kolei jest wyrób czeski. Ta sosierka pochodzi z połowy XIX wieku i jest o tyle ciekawa, że formę ma dawną, a malowana en grisel, jak mawiają Francuzi, czyli w szarościach, na szkliwie malowana, jakiś ptaszek goni komara, no a niezgodnie w ogóle z jej formą, bo tutaj z tyłu mamy w stylu empire jeszcze maszkaron, na którym osadzone są belkowate, takie lekko wygięte beleczki i to jest taki pojedynczy uchwyt. Także to tak wygląda ta sosierka. Jeśli odwrócimy, zobaczymy jej znak, sygnaturę i to jest Pirkenhammer, czyli to tak kiedyś się nazywa, obecnie to jest Brzezowa koło Karlowych Warów. I te sosierki tam też były chętnie kupowane. I wreszcie ostatnia, żeby nie przedłużać, sosierka jeszcze starsza, bo wyprodukowana w Wiedniu. To duża, ważna wytwórnia w kolejności w historii, druga z europejskich pomyślni. I to jest z kolei sosierka rokokowa jeszcze, z trzeciej ćwierci wieku XVIII. A więc widzimy te uchwyty, tutaj są dwa w kształcie muszli małża. Jest pięknie dekorowana, ręcznie oczywiście. Jest sygnatura, tarcza wiedeńska, herb. No i malowana jest wrzuty kwiatowe, w środku taki motylek. Kiedy ją po raz pierwszy wziąłem do ręki, to myślałem, że to po prostu to jest taka kalkomania. Jak byłem mały, to tak bawiliśmy się takimi naklejankami, ale nie. Okazało się, że to jest znakomite malarstwo zresztą. Delikatna, rokokowa sosierka wyprodukowana w Wiedniu. Ale... Zwolisz tak. Na sekundę i powiem, proszę Państwa, wszyscy ci, którzy nas oglądacie i bardzo się z tego powodu cieszymy, że nas oglądacie, sami widzicie, jaki Wojtek jest. Wojtek zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły, bo to nie chodzi o to, żeby zajmować się pewnego rodzaju buchalterią dzieł czy zabytków, czy dzieł sztuki, tylko żeby poznać ich korzenie. No i tutaj dochodzimy do spotkań z zabytkami, o których tutaj pozwolę sobie zacytować profesora Smazę, z którym rozmawiałem w ubiegłym tygodniu. Powiedział tak, mam wszystkie numery od samego początku. To prawda. I prawda. Jest wielu pasjonatów, w tym również Twoich pasjonatów, którzy spotkania z zabytkami mają w ręku i w związku z tym możemy na miękko przez spotkania z zabytkami przejść do książki. Fajnie byłoby pokazać, bo ja to tak pokazuję troszkę nieprofesjonalnie, a ta książka rzeczywiście jest bardzo ładnie wydana. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ona się fajnie mieni. I wszędzie pełna jest w niej tajemnic, począwszy od tego złotego medalu Fredrowskiego, prezentu dla Fredry. Za chwileczkę będzie pytanie. I tutaj chyba oko Monalizy? Czy ja dobrze widzę? Nie, to dama z Grodzkiem. Dama z Grodzkiem. Tak, oczywiście. No, to troszeczkę cię podpuszczałem specjalnie po to, żebyś powiedział nie. Ale teraz chciałem zadać ci jedno pytanie. Tak. Książka podzielona jest
na rozdziałem, tak jak powiedziałem na początku. Ona jest napisana lekkim językiem, natomiast jest to też narzędzie dla historyków, bo ma rozbudowane przepisy. Nie jest to książka naukowa, sam chyba unikasz takiego sformułowania. Książka w takim razie, ja z kolei unikam takich przybliżeń, ale troszkę dla każdego. Czy to tak jest? To prawda, tak to jest. Kiedyś ktoś zwrócił mi uwagę już jako redaktorowi spotkań z zabytkami. To była luźna rozmowa na chodniku w Warszawie. Tutaj mówi tak, słuchaj, dla kogo właściwie są te spotkania z zabytkami? Czy to nie jest tak, że to jest czasopismo w rozkroku, bo czytają to starsi, młodsi, młodzież szkolna, chyba nawet dzieci tam czasami zaglądają i coś ich zaciekawi, ale czy to nie jest tak, że ona jest, no nie wiadomo dla kogo. Ale ja mam takie zdanie, że powinny być czasopisma i tego typu książki właśnie dla różnych odbiorców. Dla różnych odbiorców, ponieważ nigdy nie wiemy, kogo co zainteresuje. I być może te historyjki lekkie, takie cytowane przeze mnie, czasami jakieś wesołe, które tutaj znajdują się w kolejnych rozdziałach, no zaciekawią kogoś takiego, kto po prostu chce przeczytać coś ciekawego, coś interesującego dla niego. Ale też dodałem te wszystkie przypisy po to, żeby ci, którzy są badaczami, muzealnikami, historykami sztuki, konserwatorami zabytków, może coś znajdą w tym moim pisaniu, co wymagałoby poprowadzenia dalszych śledztw, jeśli już używamy słowa, które znajduje się w tytule tej książki, czy po prostu spróbuję rozwikłać tajemnicę, której ja nie rozwikłałem. Wiele tych rozdziałów tutaj jest takich, które zawieszone tam jest, powiedzmy sobie, to rozwiązanie, są pewne hipotezy, ale ostatecznego rozwiązania nie ma. I to jest takie moje zaproszenie tych, którzy interesują się tą książką, a powiem jeszcze przy okazji zupełnie, że tak jak nie było podziękowań w tej mojej książce na początku, tak też i tylko czasami w takich przypisach właśnie jest okazja, żeby podziękować tym osobom, które bardzo mi pomogły wtedy, kiedy zbierałem materiały do napisania książki. A było to w różnych latach. Początek każdego rozdziału to często jest fragment jakiś już publikowany, na przykład w spotkaniach z zabytkami, ale nie tylko, również w innych czasopismach. I to jest rozbudowane, doprowadzone do dnia dzisiejszego. Dołożone te właśnie przypisy, które są pewną podpowiedzią, co można robić z tym dalej. I tu chciałem właśnie powiedzieć, że znajdziemy tam no, na pewno kilka, czy nawet więcej nazwisk takich osób, muzealników przede wszystkim, ale nie tylko, którzy bardzo pomogli i kibicowali mi też przy pisaniu tej książki. I tu, jeśli pozwolisz, wymienię tylko, żeby nie przedłużać, mecenasa Przemysława Jana Blocha, prezesa Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku, z którym mam przyjemność korespondować już wiele lat i który wiele mi pomógł, a czasami nawet jego wypowiedzi są wplecione w teksty niektórych rozdziałów tutaj. Też jest tak, że to dzięki niemu mamy kilka rozdziałów w tej książce, bo jest znakomity. Na przykład. Tak. Zaraz poczekaj, daj szansę, bo nie opowiadam, jak to nowoczesnym językiem spoilować książki, czyli jej opowiadać po to, żeby ją przeczytać, ale rzeczywiście jest sporo historii, tak jak wspomniałeś, które zainspirowały cię wiele lat temu. Wtedy teoretycznie miały jakieś tam zakończenie, ale historia nie jest martwa. Historia ujawnia nowe fakty i to jest jakby skutek. Książka jest skutkiem pojawiania się nowych faktów, które po prostu napłynęły do nas czasem z różnych przypadkowych miejsc. Wiemy więcej. Być może za kilka lat ta książka będzie musiała mieć swoją kontynuację albo jakiś suplement po to, żeby, bo coś się znowu ujawni, coś się znowu pokaże, ktoś coś znajdzie, no bo tak, na tym chyba polega również kolekcjonerstwo, żeby zawsze szukać. Dokładnie tak jest. I ja tutaj dam, tak, dam takie dwa tylko szybkie przykłady. Książka została wydrukowana, mamy ją w tej chwili u siebie, ale już wiem,
że na przykład rozdział, ważny rozdział, w którym opowiadam o pewnym tajemniczym Kronenbergianu, czyli schedy po Kronenbergach. Wiemy, co to za postać historyczna ważna była, szczególnie właśnie założyciel tego rodu, wybitny, duży, znany bankier Leopold Kronenberg. Więc ze schedy po ostatnim Kronenbergu mecenas Bloch gdzieś tam wypatrzył i wszedł w posiadanie takiego srebrnego, maleńkiego pojemniczka, który on nazywa cukierniczką, małą cukierniczką. I staramy się z mecenasem prześledzić losy tego, to łatwiej. No ale też odpowiedzieć na pytanie, a kto to zrobił? Z jakiej okazji? A wszystko dlatego, że największą zagadką i wręcz sensacją, która w takim mojej ocenie tak to wygląda, pojawiło się, gdy zobaczyłem zdjęcia tego pojemnika, jest to, że na wieczku tego pojemniczka srebrnego znajduje się przepięknie zrobiona, znakomicie cyzelowana plakieta pokazująca damę z Gronostajem. I tu wielka zagadka. Jak to jest? W XIX wieku przecież obraz był w Paryżu, w Hotel Lambert. Znany krótko. Tak, tak. I w zasadzie znany był tylko bywalcom, osobom, które książę zapraszał do siebie. A tutaj mamy przepięknie wycyzelowaną i punca świadczy o tym, że samo naczynko zostało zrobione w Warszawie w 1872 roku. A zatem właśnie to jest właśnie ta plakieta na zdjęcie zrobione od góry. I pytanie... Dzisiaj powszechnie znane dzieło sztuki, które jest kopiowane w zasadzie na wiele różnych przedmiotów. O, właśnie widzimy je teraz w bardzo ładnym... Tak. Ale też widzimy, że bardzo dziwne naczynko, ponieważ te puklowania były już niemodne w 1872 roku, natomiast ta plakieta ewidentnie jest ręki innego mistrza, wybitnego, który znakomicie oddał w ogóle cały ten rysunek twarzy i cyzelowanie. Musiało zatem w XIX wieku być wykonane zdjęcie, jakieś bardzo dobre zdjęcie, które posłużyło później temu artyście do wykonania właśnie tej plakiety. A był w jakimś sensie też nietypowy, bo zajmował się judaikami przede wszystkim, nie był, nie produkował. Tak. Nie produkował przedmiotów od tak zbytku, tylko przede wszystkim przedmioty kultu religijnego, judaiki. Tak, to prawda. Lewy Koksenberg, warszawski jubiler, który właśnie w ten sposób działał i tam jego punca jest. Więc w ogóle wielka tajemnica i zagadka. Dlaczego o tym tak szczegółowo teraz mówimy? Nie tylko dlatego, że to sensacja, pojawił się wizerunek damy z Gronostajem, gdzie jest to zdjęcie. Otóż okazuje się, że to, co udało się napisać w tej mojej książce i postawić pewne hipotezy, być może jest już nieaktualne, ponieważ mecenas Bloch niedawno przysłał mi w liście taki krótki opis i nową informację, zresztą zamieścił również na swoim Facebooku i odnalazł inną możliwość, inne rozwiązanie. Po prostu doszedł do tego, że w Paryżu był taki mało znany fotograf polskiego pochodzenia, który w którymś tam momencie, a dokładnie właśnie w 71 roku, zaopiekował się na polecenie księcia zbiorami książąt Czartoryskich i przed przeprowadzką do Krakowa pojechały te zbiory do Gołchowa. I tam właśnie ten fotograf, opiekun zajmował się również tymi zbiorami. Więc mógł on wykonać fotografię i zlecić komuś, nie wiemy komu, wykonanie tej plakiety. Natomiast wiadomo, że Oksenberg wykonał samo pudełeczko. Więc tej informacji na razie już nie możemy umieścić w tej książce, ale być może jakieś dopowiedzenie, czy może ktoś ten temat poprowadzi dalej. Może ktoś z muzealników zainteresuje się. Myślę, że w Krakowie, gdzie obraz znajduje się przecież dzisiaj w Muzeum Czartoryskich, to jest rzecz bardzo, bardzo intrygująca i ciekawa.
Miałem, jeszcze dopowiem tylko, że miałem taki pomysł, żeby zwrócić się z prośbą o pomoc w odnalezieniu dawnej fotografii. Czy były takie w ogóle w XIX wieku? I poprosiłem o to Janusza Wałka, który bardzo się zainteresował sprawą. Janusz Wałek to opiekun, tak się na niego mówiło, opiekun damy z grona Stajen. Niestety też już nie ma go między nami. Zmarł w swoim kochanym mieście w Rzymie w czasie jednego z wyjazdów konsultacyjnych. Ale przechowuję w moim telefonie właśnie wysłany stamtąd jeszcze taki komunikat. I Janusz Wałek napisał tylko krótko: jestem w Italii, pamiętam o damie z Gronostajem, o pięknym pudełeczku. Ja przechowuję to, bo to taka pamięć o człowieku też. To też jest element, na który warto zwracać uwagę. Wspomniałeś w rozmowie, takiej w kuluarach, powiedzmy naszych, przed spotkaniem w internecie, o tym, w jaki sposób pracowałeś, o kuchni autora, pisarza, ale również dziennikarza. Kiedyś zapisywałeś swoje dane, fakty, które znajdowałeś w bibliotekach czy archiwach, w zeszytach, w brulionach akademickich. Ile się tego wybrało? Bo to fajnie pokazuje, bo dzisiaj mamy komputery, mamy dyski, możemy to sobie przechowywać dowoli w chmurach i tak dalej, i tak dalej. Są na to sposoby, ale kiedyś był papier. Kiedyś był papier, kiedyś było inaczej, masz rację. To w ogóle też jest znak czasów. I powiem, że taki pozytywny znak czasów, ponieważ ja przechowuję oczywiście te bruliony, o których mówimy. Jest ich blisko 20 chyba, ale to oczywiście są materiały, moje wypisy sprzed wielu, wielu lat. Wtedy niemal codziennie byłem czytelnikiem w Bibliotece Narodowej, gdzie najbliżej mi było powędrować. Robiłem wypisy z czasopism, które nie były w ten czas dostępne w internecie, ponieważ to nie te czasy. Robiłem je często ołóweczkiem. Czasami musiałem nałożyć białe rękawiczki. Wtedy, kiedy na przykład udostępniano, to było zawsze duże przeżycie rękopisy. Często w ogóle do tej pory nie czytane. Każdy rękopis jest tak przechowywany w bibliotekach, w archiwach, że ma taką karteczkę, ewidencję, kto korzystał z danego rękopisu. I bywało tak. Tak, tak. Bywało tak, że po prostu byłem pierwszym czytelnikiem jakiegoś rękopisu. I te wypisy w moich zeszytach oczywiście były pomocne i często cytowałem je. Ja w ogóle uważam, że cytowanie jest ważnym elementem każdej pracy, takiej właśnie badawczej czy popularno-naukowej, po to, żeby pokazać zarówno język, jak i te fakty, które zostały tak opisane kiedyś tam, nie wiem, 100 czy 150 albo 200 lat temu. I tutaj może taką, jeśli pozwolisz, małą dygresję uczynię. Niedawno miałem przyjemność wysłuchania rozmowy, którą przeprowadził Jerzy Kisielewski z profesorem Janem K. Ostrowskim, obecnym prezesem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, wcześniej wieloletnim dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. Rozmowa była z okazji wydania książki w ubiegłym roku, to wydało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Książka nosi tytuł Portret w dawnej Polsce. I bardzo ciekawą rzecz, bardzo ciekawą informację przekazał profesor Ostrowski, z którą ja absolutnie się zgadzam. Potwierdzam to w ogóle, jeszcze może nie o to chodzi, że profesor ma większe przecież zdecydowanie ode mnie i doświadczenie i możliwości, żeby to sformułować. Ale profesor powiedział w ten sposób, że kiedyś, w dawnych czasach, w czasach PRL-u jeszcze, było usankcjonowane taką cichą umową, że ponieważ jest bardzo trudny dostęp do książek, do bibliotek, do oryginalnych czasopism dawnych, często ich nie ma, są te trudności, to jeżeli ktoś powtarza za wcześniejszym autorem jakiś cytat, to ma prawo tak zrobić. I
nie czepiajmy się. Jeżeli nawet tam błąd popełni jakiś następny, albo po raz trzeci będzie ten cytat pokazywany w jeszcze innym opracowaniu, też może tak być. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, właśnie dzięki internetowi. Jest taka powszechna opinia, że to starsze pokolenie naukowców, badaczy, osób, które korzystały właśnie z bibliotek w sposób taki osobisty, no, narzeka na internet, twierdząc, że no po co to nowe wszystko. Nie, nie. Tu się okazało i profesor Ostrowski ma rację. Internet dał nam niesamowitą możliwość. Jest tak dużo zdigitalizowanych czasopism, książek, archiwów, dokumentów ikonograficznych, że właściwie mamy no, wielki wybór i łatwość pozyskiwania tego. Nagle mamy archiwa w domu. Tak, mamy to wszystko u siebie, ale jedno zastrzeżenie. Tak jak wtedy wolno było autorowi popełnić jakiś mały błąd, bo po prostu nie miał pod ręką oryginału, to teraz, jak to jest w internecie, to trzeba sobie otworzyć, wejść, zobaczyć i ten oryginał spokojnie przeczytać i przekazać właśnie w postaci jakiegoś cytatu. Nie wolno już się pomylić, bo to wszystko mamy. I powiem jeszcze, żeby dokończyć może tę kwestię, podobnie jest z ilustracjami. Ja oczywiście jako redaktor spotkań z zabytkami na co dzień mam z tym do czynienia. Kiedyś to było tak, kiedyś wspominam, dawne lata, ale przed 20 powiedzmy laty muzea dysponowały na przykład czarno-białymi zdjęciami swoich zbiorów i na prośbę udostępniały je po to, żeby je opublikować w artykule czy w książce. Przysyłali odbitkę czarno-białego zdjęcia w kopercie. Proszę bardzo, płaciło się za to też jakieś tam pieniądze. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest tak dużo zdigitalizowanych, kolorowych, pięknych, znakomitej jakości zdjęć, że wystarczy kliknąć albo napisać maila i za chwilę mamy i to za darmo z możliwością publikacji, bo przede wszystkim na tym zależy popularyzować wiedzę. Te znakomite zbiory można w ten sposób pokazywać. I na koniec, żeby już to historię domknąć. Mam takie wspomnienie. Nie, spokojnie. Mogę tak? Z dawnych czasów. Mianowicie kiedyś pisałem artykuł o działalności takiego malarza krakowskiego Józefa Męciny Krzesza. Wszedłem w posiadanie po prostu maleńkiego szkicownika, takiego kieszonkowego szkicownika z rysunkami tego artysty i zorientowałem się dość szybko, że żeby zilustrować ten artykuł, opublikowany został w Gazecie Antykwarycznej w Krakowie oczywiście, bo to i krakowski malarz, to się tak wszystko ładnie łączyło. I pomyślałem sobie, że no, trzeba zdobyć zdjęcie, ilustrację tych obrazów. No oczywiście czarno-białe będą. I w ten czas, mówiąc kolokwialnie, dogadałem się z Muzeum Narodowym w Poznaniu, które miało największe zbiory, największą kolekcję obrazów tego artysty, że zamienimy się. Oni dostaną w prezencie ten szkicownik, a ja dostanę, no, już może bez opłat, kilka odbitek czarno-białych reprodukcji obrazów Męciny Krzesza. I tak też bywało. Teraz jest zupełnie inaczej. Skoro wywołałeś temat ilustracji, to warto chyba powiedzieć o takim pewnym zabiegu formalnym, który występuje w tej książce. To warto podkreślić, że tu jest trochę obrazków. Myślę, że nie chodzi do końca o to, żeby zainteresować resztę cywilizacji obrazkowej, bo taką podobno teraz mamy, że lubimy obrazki i przeczytać to, co jest pod obrazkiem. Ja w to akurat nie wierzę, ale rzeczywiście dobór ilustracji jest tutaj niezwykle ważny. I ja teraz chciałem pokazać, zanim za chwilę poproszę naszą suflerkę o pomoc i pokazanie złotego medalu Fredry, to za chwilę, to na początku rzeźba Polak umierający na Syberii Teofila Lenartowicza z muchą na czole. Proszę bardzo. Może będzie to widać. To jest bardzo frapujący element, bo pokazuje, że autor tej rzeźby widział świat bardzo realistycznie. To jest książka kogoś, kto umiera i ta mucha nie zjawiła się tam od tak tylko dla dowcipu. Opowiedz proszę tę historię tak w trzech słowach, bo to rzecz na pewno
fantastyczna, bardzo interesująca. Tak, rzeczywiście to jest bardzo ważny rozdział w tej książce, można powiedzieć dwa w jednym. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tematami, które interesują Instytut Polonii, są właśnie te tematy związane z życiem, działalnością, aktywnością, dziełami sztuki poza krajem, poza naszymi granicami. I tutaj mamy zarówno artystę, który połowę życia spędził też poza krajem, we Florencji, w Rzymie, Teofil Lenartowicz, rzeźbiarz, poeta. Powiedzielibyśmy w Polsce bardziej znany jako poeta, lirnik mazowiecki, ale był też rzeźbiarzem i to właśnie Włosi wiedzieli, że on wykonuje wspaniałe rzeźby, które zresztą tam w większości pozostały. Ale zdarzało się, że niektóre jego prace trafiały też do naszych ośrodków kulturalnych, do których na pewno zalicza się Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Tam właśnie Teofil Lenartowicz sprezentował, wykonał dla nich rzeźbę umierającego Polaka. Właściwie to jest tylko głowa tego umierającego Polaka, a mucha, która na rzeźbie, widzimy ją maleńką, ona siedzi na czole tej nieszczęsnej postaci i ma tylko świadczyć o tym, że ten zesłany na Syberię, bo to jest zesłaniec syberyjski, no niestety kona. I mucha już po prostu nie siadła na nim i właściwie ostatnie tchnienie za chwilę pewnie ten mężczyzna wyda. Tu jest bardzo ciekawe połączenie. Ja przyglądam się, tak jak wszyscy teraz oglądający naszą i słuchający naszej rozmowy, wpatruję się w to zdjęcie czarno-białe, które kiedyś wypatrzyłem i taki był początek tego rozdziału książki. Wypatrzyłem w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zdjęcie jest czarno-białe, przedwojenne niewątpliwie i pokazuje rzeźbę w takim stanie, w jakim ono było w okresie międzywojennym. Dość ogólny, ale dobry opis tego zdjęcia znalazł się też właśnie w zbiorach NACU. Natomiast zaintrygowała mnie ta historia i się zastanawiałem, przecież ja znam tą rzeźbę. Tylko nie wiedziałem jeszcze, skąd ja ją znam, dlaczego ja ją kojarzę. I dopiero wtedy przypomniałem sobie, że mam przecież na półce taką małą książeczkę, którą chciałbym też pokazać, jeśli można. Nawet trzeba. Książeczkę, którą mam pod ręką. Wielokrotnie korzystałem z niej. To jest przewodnik właśnie po zbiorach Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, wydanie krakowskie 1906. Ta książka oczywiście jest oprawiona w tej chwili, bo była wielokrotnie czytana, ma już przecież ponad 100 lat. Tutaj może pokażę też, są moje dwa ekslibrisy, a to też świadczy o tym, że jest bardzo przeze mnie ceniona i dlatego tak jest oznaczona. I tutaj założyłem sobie, bo znajduje się w niej zdjęcie, które zresztą w książce pokazuje również, czarno-białe zdjęcie pokazujące jedną z sal muzeum w Rapperswilu. Na pierwszym planie w rogu, o tutaj palcem pokażę, znajdziemy znowu tą rzeźbę. I teraz wielkie zaskoczenie. Co się okazało? Że w dalszym ciągu nie wiem, oprócz tych dwóch czarno-białych zdjęć, gdzie ja mogłem zobaczyć tę rzeźbę. I tu smutna refleksja. Często jest tak, że kiedy zwiedzamy muzea, biegniemy przez salę, specjalnie nie mając czasu, możliwości, czy może nawet chęci zatrzymania się i dłuższego takiego spojrzenia na wystawiony tam obiekt. I tak było właśnie z tą rzeźbą. Rzeźba jest w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Niewątpliwie widziałem ją kilka razy, odwiedzając to muzeum, ale nigdy nie przyglądałem się jej tak wnikliwie. No i oczywiście, co zrobiłem? Dzisiaj ze względu na stan epidemiczny, w którym znajdujemy się, jest to niemożliwe. Ale wtedy, kiedy pisałem ten tekst, pomyślałem sobie, muszę ją koniecznie zobaczyć. I oczywiście natychmiast udałem się do Muzeum Wojska Polskiego
przebiegłem tam na pięterku do drugiej sali i tak, jest ta sama rzeźba. Oczywiście trochę zmieniona i w rozdziale więcej o tym, nie będę wszystkiego tutaj opowiadał, ale do dzisiaj można ją... Nie spoilujemy. Nie spoilujemy, tak. I jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. To jest również bardzo ciekawa rzeźba, ze względu na to, że tutaj w jej wykonaniu widzimy, jak zmagał się Teofil Lenartowicz, żeby tę rzeźbę wykonać. Walczył z nim poeta z rzeźbiarzem. Rzeźbiarz nie potrafi wszystkich myśli, które pojawiają się w poecie w głowie, przenieść do dzieła, które tworzy. I potwierdzeniem tego jest również ten pierwotny zamysł, jak ma wyglądać ta rzeźba. Cytuję w tym rozdziale książki krótki list, który Lenartowicz napisał do Józefa Ignacego Kraszewskiego, który w tym czasie przebywał, mieszkał, żył, tworzył w Dreźnie i napisał, że tworzy rzeźbę, pracuje nad rzeźbą. I uwaga, mucha siedzi na oku, nie na czole, na oku tego nieszczęsnego zesłańca. Oczywiście doszedł do wniosku, że lepiej może będzie ją jednak umieścić na czole i zmienił to. To były pierwsze pomysły, to był rok 1878, jeśli pamiętam. A rzecz, która jakby zamyka, domyka ten rozdział książki i z czego bardzo się cieszę, to, że udało mi się znaleźć również opis, poetycki opis, oczywiście, bo Lenartowicz, poeta, poezja prozą tym razem, mianowicie niepublikowany wcześniej list, czy właściwie do odczytania tekst w czasie uroczystości, która miała nastąpić w Rapperswilu wtedy, kiedy artysta przekazywał rzeźbę do zbiorów. Dla mnie, jeżeli mogę sobie pozwolić na osobistą refleksję, dla mnie ta rzeźba ma pewien walor reportażowy. Patrząc oczywiście oczami człowieka, który żył, tak sobie to wyobrażam, w XIX wieku, bo przekazać, jaki był los zesłańca i trafić do kogoś, kto żyje w bezpiecznej, w cudzysłowie, no ale nawet nie w cudzysłowie, ale w bezpiecznej Szwajcarii czy we Francji, z daleka od zaborów, to była duża sztuka. Ja widzę w tym taką jeszcze robotę dziennikarską, oczywiście on nie nazywał siebie dziennikarzem, ale ja widzę w tym taki właśnie walor, który to w fantastyczny sposób różnym ludziom mniej lub bardziej wyrobionym pokazywał. Wiesz, fantastyczne jest to, że w twojej książce opowiadasz o tych rzeczach, które wydarzyły się w XIX, a czasem i wcześniej, w XIX wieku, opowiadasz tak, jakby to się zdarzyło wczoraj. I to było doskonale widać w tym, przed sekundą w tej naszej rozmowie o Lenartowiczu, ale teraz chciałbym cię zadać ci pytanie, proszę bardzo, przepraszam, o to, co jest na okładce, a to jest chyba mój ulubiony rozdział, poświęcony medalowi dla Aleksandra Fredry. No i teraz pytanie, czy znajdzie się kiedykolwiek złoty medal Fredry? Mamy tutaj taki, który być może wygląda jak złoty, w rzeczywistości były tylko srebrne i w większości wykonane z brązu, czy odlane z brązu. Pytanie, czy złoty, który podobno miał być, przynajmniej dla Aleksandra Fredy, kiedykolwiek powstał? Dobre pytanie, bo wszystko wskazuje na to, że zamiar stworzenia takiego złotego medalu dla Fredry był, niewątpliwie to jest udokumentowane. Ja często w swoich tych artykułach, czy tutaj w rozdziałach książki korzystam z korespondencji, która jest publikowana i zachowuję się, przepraszam za słowo, jak harcownik. Wybieram z korespondencji to, co mi potrzebne. Nie jestem takim czytelnikiem, wielbicielem korespondencji samej w sobie. Są tacy ludzie, którzy pasjami to czytają od deski do deski. Ja używam tego, co jest mi potrzebne. I tutaj jest znakomicie opracowana korespondencja Wincentego Pola, który był sekretarzem Komitetu Honorowego we Lwowie. Komitetu, który postanowił, został utworzony dla uczczenia 50-lecia działalności twórczej Aleksandra Fredry.
Jak pamiętamy, Aleksander Fedro obraził się. Obraził się pod koniec życia, zamknął się tam w swoim tym mieszkanku. Obraził się na słowa krytyki, które kiedyś padły i był tak zapiekły, że trudno go było wyciągnąć i jeszcze raz go tam namówić do tego, żeby grać jego sztuki. Natomiast niewątpliwie był tak zasłużonym naszym pisarzem, że no ten komitet postanowił słusznie zresztą taki medal mu zafundować. I w korespondencji, z której korzystałem, znajdujemy liczne listy Wincentego Pola jako sekretarza tego komitetu organizacyjnego do Paryża, gdzie przebywał w tym czasie Henryk Rodakowski, malarz też pochodzący ze Lwowa. I ten Henryk Rodakowski, nasz znakomity malarz, był pośrednikiem niejako całej tej sprawy i Wincenty Pol przekazywał mu bardzo precyzyjne instrukcje w listach, a nawet w depeszach czasami były wysyłane do niego depesze. Natomiast sam medal wyrzeźbił Jean-Auguste Barré. To był wybitny francuski medalier i medal był zamówiony, to wiadomo, taka była zbiórka pieniędzy też. Zamówiony był zarówno złoty, srebrny, jak i brązowy. Była też mowa o tym, że pudełeczko specjalne trzeba wykonać, dokładna instrukcja, jak to pudełeczko ma wyglądać. No i rzeczywiście tak się złożyło, że jak się okazało, policzono pieniążki, się okazało, że tych pieniędzy nie ma aż za dużo, no to w kolejnych listach Rodakowski otrzymał informację, no a to pudełeczko już nie takie, jak wcześniej było opisane, tylko może skromniejsze, może już bez tej dekoracji, ale może tak. Pytanie, być może zrezygnowano również z wykonania złotego medalu, co jednak nie bardzo mi się chce wierzyć, ponieważ na pudełeczku miały znajdować się złoty, srebrny i brązowy. To było to, co miał dostać Aleksander Fedro i dostał. W tej chwili w Lwowie znajdują się jeszcze, z tego co wiemy, dyplom, czy list związany z tą sprawą. Ossolineum przechowuje we Wrocławiu, Zakład Narodowy Ossolineum, egzemplarze srebrne i brązowe. Ale widzę, że już mamy inne zdjęcie. Ale za sekundeczkę, ja chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. Gdyby się udało cofnąć do medalu, to pokażemy fajny detal. Mianowicie zwróćcie Państwo uwagę, tu jest zdjęcie Aleksandra Fredry, na którym jakoby wzorowano tenże medal i jeżeli dokładnie zwrócicie uwagę, to tutaj Aleksander Fredro oczywiście ma na sobie surdut i ma koszulę. Natomiast na medalu ma obnażoną szyję i częściowo, powiedzmy, ramiona. I teraz to jest ciekawy zabieg, bo czy to jest po to, żeby pokazać go trochę jak starorzymskiego męża? Zastanawiam się, dlaczego tak zrobiono. Chyba tak właśnie było, ale to jest bardzo ciekawy szczególik, który wyłapałeś, bo faktycznie Wincenty Pol dwukrotnie zwracał uwagę Rodakowskiemu, i to bardzo dobitnie, żeby pamiętać o tym, żeby nie pokazywać na medalu kołnierzyka. Kołnierzyk jest niepotrzebny, trzeba pokazać szyję. Trzeba z profilu oczywiście, profil tego bohatera. Natomiast tak jak rzeczywiście kiedyś pokazywano bohaterów, oni te torsy tu mieli takie odsłonięte. I bardzo pilnował tego Wincenty Pol. Zresztą nie tylko w tym medalu, ale zupełnie w innej historii podobnie się zachował. Także to nie jest pierwsze takie zachowanie drobiazgowego poety. Mówimy o roku 1860, o ile dobrze pamiętam, pierwszym? Jeżeli zapamiętałem dobrze, to jakoś tak mniej więcej to jest ten czas. 65, jeśli dobrze pamiętam. 1865. Prawie trafiłem. To też taką dokładność. Tak. Polecam ten rozdział, zresztą nie tylko ten. W każdym są takie smaczki, takie detale. Przejdźmy do tego Walezego, bo portret mężczyzny z kolczykami też jest interesujący z naszej dzisiejszej kulturowej perspektywy, bo on nam się wydaje, że kolczyk to jest takie coś, co weszło do jakiegoś kanonu, powiedzmy, urody
czy ubioru męskiego 20, 30, 40 lat temu z grubsza. A tutaj, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, mamy pana, który ma kolczyki. Oczywiście był kontrowersyjny w swoich czasach. Natomiast jeżeli zwrócicie uwagę, to jest to moda francuska, o czym też w książce Wojtka można przeczytać. Piękny zresztą portret. Zresztą to zdaje się jest zdjęcie, o ile dobrze sobie przypominam ten rozdział. To, akurat to jest zdjęcie dzisiejszego portretu, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zdjęcie w oryginalnej ramie, ten portret zachował się, natomiast punktem wyjścia w tym rozdziale jest właśnie czarno-białe zdjęcie znakomitej jakości, wykonane w 1910 bodaj roku, jeśli dobrze pamiętam, przez krakowskiego fotografa Pawlikowskiego Antoniego. I dlaczego to takie ważne? Zaraz wrócimy oczywiście do tego kolczyka, natomiast proszę popatrzeć na ramę tego, do tego obrazu. Na górze mamy takie puste miejsce. Na górze pośrodku. Tam coś jeszcze było. I to coś jeszcze znajduje się na oryginalnym zdjęciu czarno-białym sprzed tam stu iluś lat. I tu był taki kartusz drewniany, pięknie wyrzeźbiony, gdzie był pokazany herb i polski oczywiście, dwojga narodów i francuski, bo tutaj na portrecie mamy Henryka Walezego, nie jako króla Polski, ale jako króla Francji. Już on uciekł, jak pamiętamy, z Polski, bardzo krótko przebywał tutaj. No i był wtedy jako Henryk III królem francuskim. Tak jest tutaj portretowany. Dlaczego powiedziałem o tym elemencie ramy? Dlatego, ponieważ tak sobie wyobrażam, ale może to jest myślenie małego Jasia, że skoro jest takie wspaniałe zdjęcie, czarno-białe, pokazujące, jak wyglądał ten kartusz herbowy z koroną królewską, z herbami Polski i Francji, może pokusić się i na podstawie tego zdjęcia wykonać dla tej ramy element, który przepadł, zaginął. Ja w swoim tym rozdziale opisuję historię, zresztą dzięki znakomitej pracy pani Róży Kąsinowskiej, całą historię w ogóle zbiorów gołuchowskich i tego obrazu, który tam był wkomponowany w kominek drewniany. To bardzo ciekawa była historia w ogóle tych zbiorów i konkretnie tego dzieła. Ale niestety tylko dokończę, zaginął ten drewniany element i dobrze by było to taki apel cichy do muzealników w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Czy nie dałoby się tutaj dorzeźbić i pokazać jednak tego elementu drewnianego do oryginalnej ramy? Wracam do książki, żeby troszeczkę nasze spotkanie podsumować, bo rozmawiamy godzinę. Chciałem powiedzieć, że to jest ponad 300 stron takich historii, które zebrał, rozbudował i wyposażył w wiedzę historyczną, ale nie tylko historyczną, bo również troszkę społeczną, i w zasadzie to wszelką, mógłbym powiedzieć. Wojtek, wyposażyłeś to w sposób mistrzowski. Muszę powiedzieć, że ja jestem naprawdę zaskoczony. Rozdział Julian Ursyn Niemcewicz i dagerotyp to dla kogoś, tak jak ja, interesującego się historią techniki, to jest rzecz naprawdę zaskakująca i myślę, że Państwo też w książce Instytutu Polonika takich historii znajdziecie wiele. Wiem, że można tę książkę zamówić przez Instytut. Myślę, że z łatwością znajdziecie całą instrukcję obsługi, jak to zrobić na stronie www.polonika.pl. Tam wszystko jest napisane w zakładce o nas. Jak zamówić? A jeżeli się będziecie ładnie uśmiechać, to będziemy cię musieli prosić później o podpisy takiej książki. Wiadomo, że pandemia wtłacza nas w półki, za plecami mamy książki. To jest, jak zwrócicie Państwo uwagę, teraz nagminne. Wszyscy mają książki. Czekam na odpowiedź rynku, kiedy będzie fototapeta z biblioteką książki. Oczywiście żartuję sobie, ale chciałbym, żeby to spotkanie nie było takie do końca bardzo, bardzo poważne, bo książka jest jak najbardziej poważna, ale czyta się ją niezwykle przyjemnie. Tak jak dobrą książkę historyczną. Naprawdę, Wojtek, jestem pod dużym wrażeniem. Bardzo Ci za to nasze dzisiejsze spotkanie dziękuję. No a przy okazji ja chciałem powiedzieć jedno. Proszę Państwa, pokażemy, jak działa Instytut Polonika we czwartek, również o 19:00. Zamierzamy troszkę sobie pozadawać pytań, pokazać ludzi, którzy stoją za
ochroną tego, co zostało za granicą, czyli za Polonikami. Myślę, że warto. Ja jestem po wyjeździe do Lwowa, po wyjeździe na Ukrainę, widziałem tam rzeczy fantastyczne, dotykałem sklepienia w kościele jezuitów. Pozwolono mi dotknąć fragment, który jeszcze nie był konserwowany. I to jest duża rzecz, to jest takie coś, co historię zamienia w uczucia. I wydaje mi się, że tak chyba podsumujemy nasze spotkanie. Ta książka może zamienić historię w waszą pasję. Majtku, bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy najbliższy czwartek o 19. Chciałem tylko powiedzieć, że co 2 tygodnie odbywają się spotkania również we czwartek o 19, które prowadzi Magda Gutowska i ja absolutnie nie zamierzam tego monopolizować. Ona będzie gospodynią czwartków również niezwykle ciekawych. Ja wciągnąłem się w słuchanie o cmentarzu Łyczakowskim. Miałem okazję skonfrontować swoją wiedzę na temat cmentarza z wiedzą, którą nabyłem podczas takiego spotkania i powiem szczerze, warto. Także serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo, Wojtku. W pandemicznych warunkach następnym razem obiecuję, że jeżeli będzie kiedykolwiek taka książka, 6 już, to zrobimy porządne spotkanie autorskie. Ja z przyjemnością z odległości 0,5 metra będę ją pokazywał ludziom. No mam nadzieję, że to się kiedyś skończy, także nie będziemy już tylko w kamerach. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również i dziękuję za te życzenia, bo materiały na 6 książkę już mam przygotowane. No i to jest właśnie najlepsze podsumowanie, proszę państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Serdecznie.